Chciałam złapać trochę dystansu i świeżego powietrza. Znaleźć bezpieczne miejsce na odpoczynek. Miejsce pełne życzliwych ludzi. Podkarpackie. To tutaj przeżyłam niesamowitą przygodę. I poczułam, co to spokój. Bieszczady przywitały mnie zapachem lasu i smakiem lokalnej kuchni. Odnalazłam bezpieczne miejsce na odpoczynek. Nieograniczona przestrzeń, niesamowita gościnność i tradycja. Zaufaj sobie. Wybierz najlepsze. Wybierz Podkarpackie. Wczoraj zapowiadało się, że będzie pięknie i jesteśmy pewni, że tak pięknie będzie. Turniej na trzech boiskach, a zespoły pełne energii, 33 do Przemyśla przyjechały. Mam nadzieję, że rozegrają fantastyczne zawody. Organizatorami turnieju są IPA Region Przemyski, IPA Region Bieszczadzki, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam przedstawicieli służb mundurowych. Generała Brygady Straży Granicznej Andrzeja Popko, komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Podinspektora Janusza Kiszkę, komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu. Majora Straży Granicznej Marcina Kolasę, przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznych. Kolegę Adama Mateńko, członka Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA. Kolega Adama Pieczkiewicza, prezesa Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Przedstawicieli Polskiej Siatkówki, Andrzeja Lemka, wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Wiesława Kozieła, wiceprezesa Polskiej Ligi Siatkówki. Jacka Kasprzyka, członka zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Członków Złotej Drużyny Huberta Wagnera, Marka Karbarza. Ryszarda Boska, Mirosława Rybaczewskiego, Włodzimierza Stefańskiego i Stanisława Gościniaka. Gospodarzy miasta i powiatu, prezydenta miasta Przemyśla, pana Wojciecha Bakuna. Wiceprezydenta miasta Przemyśla, Bogusława Świeżego. Starostę Przemyskiego, pana Jana Pączka. Wicestarostę Przemyskiego, pana Marka Kudła, chyba nie dotarł do nas. Przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Bala. Dyrektora Zakładu Karnego, podpułkownika Arkadiusza Skafiriaka. Serdecznie witam również przedstawicieli Przemyskiego Stowarzyszenia Miłośników Dobrego Wojaka Szwejka. Serdecznie witam przedstawicieli sponsorów i darczyńców, bez których Mistrzostwa Polski służb mundurowych w siatkówce plażowej nie mogłyby się odbyć. Szanowni Państwo, niezwykle serdecznie witam gości niewymienionych z imienia i nazwiska oraz godności, którzy przybyli na oficjalne otwarcie 7 Mistrzostw Polski służb mundurowych w siatkówce plażowej Twierdza Przemyśl 2023. Witam również mieszkańców Przemyśla, kibiców, turystów, no i przede wszystkim zawodników. O zabranie głosu proszę komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Tak jak widzimy, pogoda nam trochę nie dopisała, ale myślę, że tutaj pogoda nie będzie przeszkodą. Przede wszystkim życzę wam takiej sportowej rywalizacji. Chciałoby się, żeby wygrali wszyscy, ale wygra tylko najlepszy. Natomiast życzę wam też miłego spędzenia czasu w Przemyślu, takiej odskoczni od codziennej ciężkiej służby i dobrego wypoczynku. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę prezydenta miasta Przemyśla, pana Wojciecha Bakuna. Panie starosto, szanowni państwo komendanci, dowódcy, dyrektorzy, zawodnicy, wszyscy zgromadzeni goście. To już 7 mistrzostwa, które odbywają się w tym roku. 7 to taka magiczna liczba, cyfra, to mam nadzieję, że na tych boiskach będzie się działa magia. I niech ta magia, tak jak pan komendant wspomniał, dzieje się zgodnie z zasadami fair play. Niech wygra najlepszy i niech przede wszystkim wszyscy, którzy będą brali udział w tych zawodach, ale też je oglądali, wywiozą z Przemyśla jak najbardziej pozytywne wrażenia i wrócą za rok na 8 mistrzostwa. Wszystkiego dobrego. O zabranie głosu proszę starostę Przemyskiego, pana Jana Pączka. Szanowni
Państwo, panie komendancie ze służbami mundurowymi, panie prezydencie, szczególnie zawodnicy biorący tutaj udział w tych zawodach, w tych mistrzostwach. Ja myślę, że to tylko jakiś jeden z elementów waszego pobytu tutaj na ziemi przemyskiej. Tak jak tu poprzednicy mówili, życzymy miłego pobytu, dobrego humoru, no a przede wszystkim takiej pogody, która pozwoli na rozegranie tych wszystkich meczy. I miejmy nadzieję, że impreza będzie udana, czego wszystkim serdecznie życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, no i czekamy na ten ostatni akcent uroczystego otwarcia. Dziś wymyśliliśmy nieco inną formułę niż zawsze. Nikt nie będzie wygłaszał tych słów, które mówią, że uznajemy oficjalnie mistrzostwa za otwarte. Dziś otwarcie będzie... No cóż, zapraszam na boisko przedstawicieli Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka. Zbigniew Różycki, Wiesław Pełech, drodzy Państwo, wymienią między sobą pierwsze podanie nad siatką na boisku do siatkówki plażowej. I to, drodzy Państwo, oznacza, że siódme Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w siatkówce plażowej Twierdza Przemyśl uznaliśmy za otwarte. Dziękuję bardzo. Życzę miłych wrażeń i sportowych, i towarzyskich. Mam nadzieję, że pogoda nam jednak dopisze. Pozwól porwać się przygodzie, pełnej niesamowitych przeżyć. Poznaj słodki smak Podkarpacia. Przeżyj niezapomniane chwile każdą porą roku. Zakochaj się w Podkarpackim. W miejscu pełnym ciekawych historii. Podkarpackie. Odkryj naturę przygody.